Nazywam się Marta Florkiewicz-Borkowska, uczę języka niemieckiego oraz zajęć technicznych w publicznym gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach. Ucząc, staram się przede wszystkim rozbudzać w uczniach pasję i kreatywność. Do nauki języka niemieckiego wykorzystuję multimedia, które ułatwiają uczniom naukę, a mi uatrakcyjniają zajęcia. Tworzymy plakaty interaktywne w programie Glockster. Program Woki wprowadza nas w świat gadających awatarów, natomiast dzięki Photobubble nasze obrazki zaczynają mówić ludzkim głosem. Prezentacje tworzymy w Prezi, a dzięki aplikacji Storybird stajemy się autorami własnych cyfrowych książeczek. Program Pixton umożliwia nam tworzenie komiksów, dzięki którym nasze zadania domowe nie są takie nudne. Słówek uczymy się tworząc fiszki w programie Quizlet oraz grając w stworzone przez siebie gry w aplikacji Learning Apps i Zondle. Po godzinach blogujemy. Dla zachowania równowagi gramy w gry planszowe, robimy przedstawienia, wychodzimy poza mury szkoły. Filcujemy. Aby szkoła była miejscem edukacji przez zabawę, eksperymentowanie, działanie, tworzenie, odkrywanie i współdziałanie. Aby laptop, komputer, tablet, smartfon, tablica interaktywna, Wi-Fi były czymś normalnym i ogólnodostępnym w każdej szkole. Aby szkoła rozwijała ciekawość uczniów do życia, ich kreatywność i talenty. Aby uczyła wzajemnego szacunku i zaufania. Aby nie stawiała granic, lecz nowe wyzwania. Żeby nie wzbudzała lęku i strachu, lecz poczucie bezpieczeństwa, partnerstwa i współpracy. Bo szkoła nie musi być nudna i szara. Szkoła musi być kolorowa, twórcza i kreatywna.